Teoria inteligencji wielorakiej. Kiedy mówimy, że ktoś jest inteligentny, powinniśmy zastanowić się tą kwestią, ponieważ często za inteligentnego uznaje się kogoś, kto ma wysokie IQ lub ma zdolności uznawane za prestiżowe, często związane z naukami ścisłymi. Z drugiej strony, czy ktoś, kto zarabia dużo, może być uznany za mądrego? Czy bycie mądrym i inteligentnym to jedno i to samo? W czasie ewoluowania terminu był on stosowany w odniesieniu tych koncepcji, jednak nie są one wystarczające do zdefiniowania inteligencji. W 1983 roku psycholog Howard Gardner opublikował nowy model inteligencji bazujący głównie na umiejętnościach i kompetencjach oraz tym, co nazwał inteligencją wieloraką, w obrębie której scharakteryzował 8 rodzajów. Najpierw wyszczególnił 7 typów, a w 1999 roku dodał jeszcze jeden. Zgodnie z tą teorią, inteligencja to potencjał biopsychologiczny do przyswajania i tworzenia informacji oraz rozwiązywania problemów również w odniesieniu do ich kontekstu. Dzięki inteligencji dana osoba może przyswoić informację, przechować ją, a również przekształcić i stworzyć nową. Według Gardnera istnieje 8 typów inteligencji, chociaż początkowo wydzielił ich tylko 7. Cielesno-kinestetyczną, logiczno-matematyczną, językową, przestrzenną, muzyczną, interpersonalną i intrapersonalną. W 1999 roku dodał jednak kolejny typ – inteligencję przyrodniczą. W teorii w przyszłości określone mogą zostać nowe jej typy, jak na przykład humorystyczna, kulinarna itd. Niektórzy autorzy twierdzą, że istnieją egzystencjalne inteligencje związane z duchowością. Przyjrzyjmy się, co składa się na każdą z nich. Czym jest inteligencja muzyczna? Jest to zdolność do tworzenia, zapamiętywania, identyfikacji i przekształcania form muzycznych. Służy odczuwaniu melodii i rytmu, słuchaniu, przekształcaniu i wyrażaniu form muzycznych. Jest to profil muzyków i kompozytorów takich jak Mozart czy Strawiński. Ludzie o wysokiej inteligencji muzycznej do myślenia potrzebują muzyki i rytmów. Czym jest inteligencja logiczno-matematyczna? Jest to zdolność opracowywania równań i wzorów, do wykonywania obliczeń i rozwiązywania problemów abstrakcyjnych, a więc jest to zdolność do logicznego rozumowania. Służy rozwiązywaniu problemów logicznych i matematycznych, rozumowaniu, kalkulowaniu, grupowaniu. Jest to profil matematyków, naukowców, mężów stanu, inżynierów takich jak Maria Skłodowska-Curie, Albert Einstein itd. Czym jest inteligencja językowa? Jest to zdolność do formułowania myśli przy użyciu słów oraz efektywnego posługiwania się językiem, zarówno w formie mówionej, jak i pisanej. Służy do rozumienia, wyrażania i analizowania złożoności znaczeń, zapamiętywania, odkrywania i wyjaśniania oraz posiadania poczucia humoru i ironii. To inteligencja pisarzy, poetów, prawników, mówców takich jak Thomas Eliot czy José Ortega y Gasset. Czym jest inteligencja przyrodnicza? Jest to umiejętność rozpoznawania, rozróżniania, klasyfikowania, stosowania i wykorzystywania elementów przyrody i środowiska. Służy do pielęgniowania interakcji z różnymi istotami żywymi, rozpoznawania i klasyfikowania gatunków, oceniania wpływu na środowisko, rozróżniania elementów naturalnych lub szukania powiązań z elementami natury. Darwin byłby bardzo wyraźnym przykładem tego profilu inteligencji. Dotyczy on przede wszystkim biologów, geologów i zielarzy. Czym jest inteligencja przestrzenna? Jest to zdolność do tworzenia mentalnego obrazu świata oraz manipulowania nim. Pozwala to na posiadanie wizualnej percepcji otoczenia, zdolności orientacji, myślenia w trzech wymiarach lub tworzenia obrazów i map mentalnych. Ten rodzaj inteligencji mają rzeźbiarze, architekci, piloci, fotografowie, malarze. Na przykład służyć może Picasso. Czym jest inteligencja ruchowa? Jest to zdolność do używania ciała, do wyrażania pomysłów i emocji, podejmowania zadań i rozwiązywania problemów. Służy do tworzenia i przetwarzania obiektów, wykonywania działań oraz rozwiązywania problemów przy użyciu ciała.
Mają ją sportowcy, aktorzy, rzemieślnicy, chirurdzy, mechanicy, tancerze, jak Maria Graham czy Wiktor Uliata. Ludzie o wysokiej inteligencji ruchowej potrzebują ruchu, by myśleć. Czym jest inteligencja interpersonalna? Jest to zdolność do rozumienia innych i efektywnej interakcji poprzez tworzenie i utrzymywanie relacji społecznych. Służy do rozumienia innych ludzi, komunikacji, interakcji, empatii, współpracy, tworzenia synergii w grupie. Jest typowa dla aktorów, sprzedawców, nauczycieli, lekarzy, przywódców religijnych, polityków itd. Przykładami mogą być Gandhi czy Martin Luther King. Cechuje ich wysoka kompetencja społeczna. I na koniec dowiedzmy się, czym jest inteligencja intrapersonalna. Jest to zdolność poznawania i rozumienia siebie oraz efektywnego wykorzystywania tej informacji w regulowaniu swojego życia. Służy do poznawania siebie, rozumienia swoich emocji, rozpoznawania swoich wartości i wierzeń, samodyscypliny, ustalania celów i planowania. Jest to profil psychologów, terapeutów. Przykładem może być Edith Stein lub ludzie posiadający dużą wiedzę o sobie, pozwalającą pomagać innym.